W tym momencie jesteśmy na polu, gdzie został zlikwidowany popląd ścierniskowy. Jest zachowany termin 8 tygodni. Dość obficie wyrósł, mimo suszy, ale to jest zasługa tych ostatnich deszczy, która przyszła na początku września. Trzeba go zlikwidować, aby utrzymać wilgoć w ziemi, aby dać możliwość napicia się tej ziemi odpowiedniej ilości wody. Wiadomo, że tej wody nie ma i każdą kroplę trzeba utrzymać. Na dzień dzisiejszy został popląd stależowany i kolejnym zabiegiem na tym polu będzie orka zimowa pod uprawę ziemniaka. W tym roku na naszym rejonie wystąpiła plaga mysz, tak jak się słyszy na większości terenu województwa polskiego. Przy możliwości spotkania się ze znajomymi z różnych okolic mówimy o tym problemie, ten problem występuje. Populacja myszy bardzo wzrosła. W okresie żniw widzieliśmy już niszczenie zboża przez myszy, przez nacięcie. Jest duża presja tego szkodnika. Chodzi o likwidację mechaniczną, czyli wszystkie metody typu płytkiej uprawy tutaj zostały wyeliminowane w naszym gospodarstwie. Praktycznie w 100% będziemy uprawiać próżnym systemem uprawy. Myszy jest bardzo dużo. Dziennie popatrzysz na myszy. Jak ścianie zostawiona jeszcze jest niezalana, to można powiedzieć, przeniosłem dziury na myszy. Jest tego dużo. No i też jest fajnie, bo jest wilgotno i się fajnie ora. Tu jest stanowisko po rzepaku. Zostało tutaj zgruberowane, a teraz robię orkę. Trochę właśnie deszczu popadało, ale tu akurat jest taka dobra ziemia, więc nie przeszkadza mi, jak trochę tą glebę obrócę w drugą stronę, więc tutaj nie boję się o stratę wody, ale większość na słabszych glebach stosuje uprawę bezorkową. W naszym gospodarstwie ani maszynowo, ani sprzętowo nie jesteśmy przygotowani do uprawy bezorkowej. U nas jest tylko uprawa orkowa. Powiem szczerze, że próbowaliśmy na jakichś areałach uprawę orkową, czy to kukurydzy, czy pszenicy. No i powiem, że ze względu na różne problemy, jakie się pojawiały po tej uprawie, dalej uprawiamy orkowo. Dlatego, że no, ja uważam, że dla naszego gospodarstwa na ta uprawa jest, można powiedzieć, najlepsza na ten moment. Przede wszystkim my stosujemy bardzo dużo poplonów, dużo nawozów organicznych, no i chcemy, żeby one były dobrze przykryte. I żeby, no wiadomo, bezorkowa uprawa chroni glebę przed utratą wody. Ale no niestety tutaj my chcąc poprawić materię organiczną, bo uważam, że to jest przede wszystkim w tym kierunku powinniśmy iść, musimy tą materię organiczną dobrze przykryć i dobrze się rozłożyć właśnie za pomocą orki. Też unikamy problemów także ze szkodnikami, jakie się pojawiają w uprawie bezorkowej, no i z chorobami, no, że tutaj no, ta orkowa ma wady i zalety. Każdy ma po prostu sam musi ocenić, co dla niego jest lepsze. Nie? W tym wypadku dla nas uprawa orkowa jest najlepszym rozwiązaniem. Po roku czasu nagromadzenie szkodników właśnie w postaci myszy nornic było tak duże, że no, to był jakiś dla nas duży problem. Nie? A my chcąc nie stosować preparatów chemicznych, unikamy takich tutaj w naszym gospodarstwie, staramy się ich stosować jak najmniej, nie chcemy tutaj zatruwać gleby, bo one pewnie też niszczą w jakiś sposób glebę i strukturę. No staramy się unikać właśnie problemów związanych ze szkodnikami, żeby jak najmniej tutaj pryskać. A to jedyną metodą właśnie jest orka, ponieważ też uprawiamy mnóstwo kukurydzy, też nie widzę tutaj innej możliwości dla unikania problemów z omocnicą, tylko orka.